sunrise unfolds, descending our toes, ready to wash in the waves. When the sunrise leaves, we're still in the sea, still got all day. Take shelter in the water, air into our lungs, listen to the sound of the ocean below. Close our eyes, start thinking. Pochwała żeglarstwa. Żeglarskie święto. Żeglarze to weseli ludzie. Każde regaty to dobry moment, aby spotykać się, rozmawiać, toczyć spory, czasami do białego rana, na tematy niekoniecznie związane z żeglarstwem. Właśnie taka okazja nadarzyła się w Gdyni. Dlatego przyjechałem do Gdyni. Nazywam się Paweł Pochwała, jestem żeglarzem, a to jest program Pochwała Żeglarstwa. Zapraszam. Od kwietnia do późnego października. Co weekend albo na cały urlop. Zawodowcy i amatorzy. Miłośnicy żagli, desek z żaglem i kajtów z całej Polski i nie tylko. Ciągną nad Zatokę Gdańską. Każdy ma tu swoje ulubione miejsce, do którego wraca, ale jedno z nich jest szczególnie ważne dla polskiego żeglarstwa. To Gdynia. Są miasta, które narodziły się pod szczęśliwą gwiazdą. Taka jest Gdynia, która dzięki energii swoich mieszkańców stała się symbolem sukcesu i pomyślności. Miasto, którego rytm i życie określa woda. Wielka woda. Przemysł, handel, kontakt ze światem, ale także turystyka, rekreacja i sport. Bo Gdynia to stolica polskiego żeglarstwa. Tutaj w basenie portowym imienia generała Zaruskiego zawsze coś się dzieje. Jachty pełnomorskie, które kończą albo zaczynają rejsy, ale także małe, regatowe łódki. Tutaj rodziły się i rodzą żeglarskie kariery. I nie ma w Polsce żeglarza, który przynajmniej raz nie schodziłby na wodę po slipie w Gdyni. A na to wszystko patrzy generał Mariusz Zaruski. Pierwszy komandor jachtklubu Polski i założyciel tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie. Słowa generała, aktualne do dziś. A dziś? Dziś w Gdyni rządzą żeglarze. Volvo Gdynia Sailing Days, wydarzenie w żeglarskim kalendarzu. Bo to jest święto polskiego żeglarstwa. Jest to pokaz całego spektrum możliwości, jakie daje nasza dyscyplina. Nie tylko w zakresie wielkiego sportu, ale również w zakresie zwykłej turystyki aktywnej. Pokazania tego kibicom, turystom, jak świetny jest to rodzaj aktywności, jak można to realizować. Nawet jeszcze dzisiaj nie pałając miłością do żeglarstwa, ale albo nie wiedząc, na czym ona polega. Tutaj w Gdyni podczas Volvo Gdynia Sailing Days możemy to zobaczyć, możemy tego dotknąć na żywo, możemy spotkać zawodników, którzy za chwilę będą reprezentować nas na igrzyskach w Rio. Zapraszamy do Gdyni na Volvo Gdynia Sailing Days. Klasy olimpijskie i nieolimpijskie. Windsurfing, małe łódki i nowe technologie. Żeglarze bardzo młodzi i mastersi. Fani wiatru, wody i słońca z Polski i Europy. Trasy poszczególnych konkurencji ustawiane są blisko plaży. Tak, aby wypoczywający w Gdyni mogli przynajmniej spojrzeć na jachty. Ale dla żeglarzy ważne są wyniki, regaty i rywalizacja. Volvo Gdynia Sailing Days to nie tylko żeglarstwo. Niespodzianką, nie żeglarską, a szwedzką jest Fika Cafe, którą tutaj urządziliśmy, więc wszyscy, którzy przybywają do Gdyni oglądać te regaty, mogą się napić pysznej kawy oraz przekąsić taki wypiek cynamonowy, który Szwedzi pasjami jedzą w pracy podczas drugiego śniadania. I właśnie taka słodka przekąska z kawą nazywa się Fika, skąd nazwa tej kawiarni. No ale wreszcie Volvo w Gdyni to także Volvo Youth Sailing Team, projekt, w którym pokładamy największe nadzieje, dlatego że są to najmłodsi żeglarze, którzy w przyszłości, mamy nadzieję, będą zdobywać medale olimpijskie, czego im oczywiście życzymy, a tutaj mieli swoje występy i bardzo im kibicujemy. Jest ich dziewiątka. Najzdolniejsi polscy młodzi żeglarze. Windsurfer Radek Furmański,
Do zdobytych już tytułów Mistrza Świata i Mistrza Europy Juniorów w ubiegłym sezonie dorzucił drugie Mistrzostwo Europy na zakończonych właśnie regatach w Helsinkach. Magda Kwaśna, olimpijska klasa laser radial dla kobiet, medalistka Mistrzostw Świata Juniorów, tegoroczna maturzystka. Ola Melzacka i Maja Niecińska, żeglujące na nowoczesnej łódce klasy 29er, mistrzynie Europy. Mikołaj Staniul i Kajtek Jabłoński, także żeglujący na 29erze, zwycięzcy najważniejszych juniorskich regat w tej klasie. Julia Schmidt i Hania Dzik, załoga w klasie 420, zdobywczynie w brawurowym stylu Mistrzostwa Świata w ubiegłym sezonie, aktualnie walczące o drugi tytuł na regatach w Sanremo. Wreszcie Błażej Orzuk, kitesurfer uprawiający najbardziej emocjonujący dzisiaj rodzaj żeglarstwa. Medalista Mistrzostw Świata i zwycięzca wielu prestiżowych regat kitesurfingowych. Wszyscy obrali kurs na Tokio. Za 4 lata igrzyska. Czas pokaże, czy dotrwają i w jakiej formie. No właśnie, Zbyszku, co takiego musi się wydarzyć w życiu tych bardzo młodych, bardzo zdolnych żeglarzy i co w ogóle musi się wydarzyć w polskim żeglarstwie, aby za kilka albo kilkanaście lat oni mogli startować w tych największych regatach oceanicznych, takich, w których ty startowałeś. Zbigniew Gutkowski, dziś najwybitniejszy polski oceaniczny żeglarz regatowy, ma za sobą starty w regatach wokółziemskich, w tym dwukrotnie samotnych żeglarzy. W 2010 roku na jachcie Operon Racing w regatach Velux Five Oceans, w których zajął drugie miejsce, a w 2012 roku w regatach Vendée Globe na jachcie Energa przepłynął ponad 100 tysięcy mil morskich. Przede wszystkim ciężka praca do samego końca i marzenia, które napędzają nas do właśnie takiej super fajnej pracy, która nas doprowadzi do tego, że znajdziemy się tam, gdzie sobie wymarzyliśmy. W moim przypadku było bardzo podobnie. Ja zaczynałem od klas olimpijskich, przygotowawczych olimpijskich. Potem jakimś też przypadkiem znalazłem się na oceanicznym jachcie i popłynąłem dookoła świata i do dzisiaj tak naprawdę przy tym zostałem, ale to się wszystko wiąże z tym, że o czymś kiedyś wcześniej się marzyło. I te marzenia nas napędzają i nawet jak będziecie mieli chwilę zwątpienia, to cisnąć dalej to przechodzi. Jesteśmy na Kopernikusie, na jachcie bardzo ważnym dla historii polskiego żeglarstwa. 43 lata temu na tym właśnie jachcie kapitan Zygfryd Zyga Perlicki i jego pięcioosobowa załoga popłynęli wystartowali w pierwszych załogowych regatach dookoła świata, Whitbread, a potem Volvo Ocean Race. Zbyszku, a co to jest ten wielki żeglarski świat? To są takie imprezy, w których startują najlepsi z najlepszych obecnie chodzący po ziemi. No i miejmy nadzieję, że znowu pojawią się tam polscy żeglarze. Nie no, pojawią się już, bez tej nadziei. Po prostu mają być i już, no, to nie jest aż takie ciężkie. Widzę, że się rozwija żeglarstwo i to bardzo szybko, dynamicznie i w dobrym kierunku. To widać po naszych żeglarzach olimpijczykach, którzy zajmują czołowe lokaty na Mistrzostwach Świata. Od razu trzymamy kciuki za medale na igrzyskach w Rio de Janeiro. Ja osobiście bardzo liczę. Nawiązać do wyczynu Kopernikusa sprzed 43 lat to prawdziwe wyzwanie dla polskich żeglarzy oceanicznych. Kapitan Zygfryd Zyga Perlicki, dziś na emeryturze, wtedy jeden z najlepszych polskich żeglarzy regatowych, który poprowadził gdyńskiego Kopernikusa w pierwszych załogowych regatach wokółziemskich Whitbread 73-74, wywołał prawdziwą sensację w międzynarodowym żeglarskim świadku. Jacht zza żelaznej kurtyny? W żeglarskiej elicie? Sensacja była tym większa, że w tych pierwszych regatach wystartowały dwa jachty pod polską banderą. Drugim był gdański Otago, dowodzony przez nieżyjącego już kapitana Zdzisława Pieńkawę. Bronisław Tarnacki, Ryszard Mackiewicz, Bogdan Bogdziński z Kopernikusa, Bohdan Bergrun, Kazimierz Kurzydło, Edwin Szos, Adam Michel i Zygmunt Choreń z Otago. Żeglują do dziś, ale start w pierwszych załogowych wokółziemskich regatach był dla nich przygodą życia. Lata 70. i początek 80. XX wieku to był czas, kiedy polscy żeglarze oceaniczni pokazali, na co ich stać. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na zaledwie 9,5-metrowym mazurku jako pierwsza kobieta w historii zamknęła pętlę wokół ziemi w samotnym rejsie. Pani kapitan żegluje do dziś,
a Henryk Jaskuła na darze Przemyśla 20 maja 1980 roku po 344 dniach samotnej żeglugi dookoła świata bez zawijania do portów zakończył swój rejs w Gdyni, porcie, z którego wyszedł. Był trzecim żeglarzem w historii i pierwszym Polakiem, który opłynął kulę ziemską bez zawijania do portów. Z Gdyni do Gdyni pokonał ponad 32 tysiące mil i do dziś jest to najdłuższy samotny rejs zaczynający i kończący się w tym samym porcie. Pan kapitan mieszka w rodzinnym Przemyślu i jest w świetnej formie. A przecież to tylko wybrani z historii polskiego żeglarstwa. Kopernikus, Otago, dar Przemyśla kapitana Jaskuły czy Mazurek kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Dziś już historyczne polskie jachty, które mają za sobą rejsy dookoła świata. I tak jak żeglarze olimpijscy marzą o medalach na igrzyskach czy mistrzostwach świata, tak żeglarze oceaniczni marzą o dalekich rejsach. Od początku czerwca w naszym programie towarzyszymy samotnemu rejsowi Bartka Czarcińskiego, 29-letniego żeglarza z Kalisza, który sam zbudował jacht i płynie na nim bez zawijania do portu, trasą kapitana Jaskuły. Bartek jest już na Atlantyku. Bartek Czarciński i jego perła. Sam ją zbudował i przygotował do samotnego rejsu dookoła świata. Perła to mały jacht, nieco ponad 7 metrów długości, trochę ponad 2,5 tony wyporności i niewiele ponad 35 metrów kwadratowych żagli. Nie ma silnika. Bartek założył, że spędzi na morzu rok, pokonując 5 oceanów, 3 przylądki, lewą burtą i ponad 32 tysiące mil. Bartek płynie trasą kapitana Jaskuły sprzed 36 lat. Z polskiego portu do polskiego portu, a kapitan śledzi jego rejs codziennie i obiecał, że przyjedzie na finał w przyszłym roku. Bartka i kapitana Jaskułę połączyła przyjaźń. Dwóch żeglarzy, dwa pokolenia, ale marzenie to samo. Opłynąć ziemię pod żaglami bez zawijania do portów. Bartek oddał cumy w Górkach Zachodnich 4 czerwca tego roku, ale w czwartej dobie rejsu po kolizji z masowcem Rysy w cieśninie Kattegat musiał wrócić do Świnoujścia, najbliższego polskiego portu, aby naprawić zniszczony bugszpryt i maszt. Zrzemnąłem się, no i spałem 15 minut, po czym jak się obudziłem się przy burcie dużego statku, ponieważ łódka zmieniła, wiatr zmienił 180 stopni kierunek, a łódka zmieniła o 90 stopni kurs i wjechała centralnie w burtę statku przepływającego obok nas. Szczęście polega na tym, że nie wpłynęła przed dziób, bo wtedy byśmy pewnie już tutaj nie rozmawiali. Osiemnastego czerwca w Świnoujściu Bartek oddał cumy ponownie i wypłynął w rejs. Tym razem po bezpiecznym przepłynięciu Bałtyku, cieśnin duńskich, Morza Północnego i kanału La Manche. Rejs trwa. Ale żeglarstwo coraz częściej pokazuje zupełnie nowe oblicze i zmierza w nowych kierunkach. A określenie żeglować na wodzie zmienia swoje znaczenie. Na Volvo Gdynia Sailing Days widać to wyraźnie. Tak jak każda dziedzina sportu czy życia, żeglarstwo jest w stałym ruchu, zmienia się cały czas. Na pierwszy rzut oka to jest zwykły, normalny katamaran, to znaczy jacht dwukadłubowy. Ale to tylko na pierwszy rzut oka, bo ten katamaran nie pływa, on lata. Jesteśmy na pokładzie, tak naprawdę trampolinie jachtu Flying Phantom, nowego katamarana, pierwszego w Polsce tej klasy. Żeglujemy na hydroskrzydłach, tak naprawdę latamy, co jest dla nas tutaj nowością. Latające jachty? Dlaczego nie? Prędkość na wodzie, nowe emocje i adrenalina. Żeglarskie szaleństwo, jak wrażenia? Wspaniały dzień. Wiatru nie jest dużo, ale wystarczająco, żebyśmy unieśli się ponad powierzchnię wody i lecieli ponad tą powierzchnią kilkanaście centymetrów, może nawet kilkadziesiąt. Wspaniałe wrażenie. Skojarzenie z samolotem jest oczywiste, ale czy taki latający jacht można porównać do samochodu?
Tak, to prawda, że bliżej mu do samolotu niż do samochodu. Przede wszystkim pozycja kierowcy czy załoganta w tym pojeździe jest za burtą tego katamaranu. Prawda, nie mamy foteli, nie mamy pasów bezpieczeństwa, mamy trapez, który nas chroni, ale myślę, że dużo bliżej do samolotu niż do samochodu. Młodzi żeglarze patrzą cały czas na takie właśnie jachty z hydroskrzydłami i wszystko wskazuje na to, że w tym kierunku właśnie pójdzie żeglarstwo. Ono chyba już poszło kilka lat temu. Ja też muszę powiedzieć, że moje dzieci też są zafascynowane pływaniem właśnie na foilach. To foile wchodzą do wszystkich klas, prawda? Wchodzą do katamaranów, gdzie to w zasadzie już miało miejsce. Widzimy je coraz częściej w kajtach, windsurfingu, jachtach. Także chyba to jest przyszłość. To jest niesamowite, prawda? Nikt kilka lat temu tego nie przewidywał. No co, szkoda gadać, trzeba latać. Próbujemy, jedziemy. Hydroskrzydła dodają prędkości i zmieniają na zawsze zasady prowadzenia jachtów na wodzie. Po prostu fun. Ale do zabawy na wodzie można podejść z zupełnie innej strony, a swoje umiejętności podnieść do poziomu mistrzowskiego. Freestyle, czyli styl wolny. Robimy tylko to, na co mamy ochotę i zaprzeczamy prawom grawitacji. Góra i dół, wierzch i spód to we freestylu pojęcia względne, a dla mistrzów stan normalny. Marcin Bocian, czołowy polski windsurfer w stylu wolnym. I Karolina Winkowska, trzykrotna mistrzyni świata w kitesurfingu, także w stylu wolnym. Liczy się fun! Volvo Gdynia Sailing Days. Żeglarstwo w pełnej krasie. Nowoczesne i klasyczne. Ale jest coś ekstra. To okazja do spotkań z olimpijczykami. Nasz program Pochwała Żeglarstwa towarzyszy im od 2 miesięcy. Olimpijczycy. Reprezentanci Polski na Igrzyska w Rio de Janeiro. Żeglarze. Najlepsi z najlepszych. Liderem zespołu jest Piotr Myszka, dwukrotny mistrz świata, najbardziej utytułowany i doświadczony polski żeglarz w Rio. Ale na Igrzyska jedzie pierwszy raz. Zgadza się, to są to moje pierwsze Igrzyska. Cieszę się ogromnie z tego, że będę miał okazję reprezentować Polskę na Igrzyskach w Rio de Janeiro. Wszystko już jest gotowe, dopięte na ostatni guzik, cała robota została wykonana. Przed Piotrem wyzwanie życia, ale Piotr podchodzi do tego ze spokojem. Traktuje to bardzo normalnie, wiadomo, to są igrzyska, bardzo ważna impreza dla sportowca, ale ja będę starał się podchodzić do tego tak czysto, rutyniarsko, po żeglarsku, że na spokojnie, to są zwykłe zawody, trzeba po prostu dobrze wystartować i powalczyć o jak najlepsze pozycje. Windsurfingowa klasa RSX to polska specjalność. Na igrzyskach nasz kraj będzie reprezentować także w konkurencji kobiet Gosia Białecka, tak jak Piotr, aktualna mistrzyni świata. Akurat tak wyszło w tym sezonie, że to ja zdobyłam mistrzostwo świata i ja jestem mistrzynią świata w tym momencie akurat przed igrzyskami, dlatego może się tak wydawać, że jestem faworytką, ale prawda jest taka, że na igrzyskach w Rio będą startować też inne mistrzynie świata z zeszłych sezonów, zawodniczki, których naprawdę trzeba się bać. One też tam przyjechały po medale, też będą chciały wygrać. Także no, trzeba to całe towarzystwo traktować naprawdę z dużym respektem. Spokój. Droga do medali. Zobaczymy. Oprócz deskarzy, polskie żeglarstwo na igrzyskach w Rio to Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrozek-Gliszczyńska. Żeńska załoga w klasie 470. Czarny koń naszej reprezentacji. Po ostatnich dobrych startach na Mistrzostwach Świata i Europy i po wygraniu prestiżowych regat o Puchar Księżnej Zofii. W Rio będzie ostra walka, bez trzymanki. Na pewno damy z siebie wszystko, albo jeszcze więcej. Mam nadzieję, że sprawimy bardzo miłą niespodziankę wszystkim. O tym, jak było w Rio, porozmawiamy po naszym powrocie. Łukasz Przybytek z Pawłem Kołodzińskim. Załoga jachtu w klasie 49er, najszybszej
i najbardziej widowiskowej ze wszystkich klas olimpijskich. Dla Łukasza i Pawła start w Rio to już drugie olimpijskie regaty. Apetyty na dobry wynik są ogromne. W Rio będzie cała światowa czołówka, będzie ciasne ściganie, 20 załóg na starcie i walka do ostatniej minuty, do przycięcia linii mety. I Kacper Ziemiński, reprezentant Polski w żeglarskiej jednoosobowej klasie laser. Najpopularniejszej małej łódce z żaglem na świecie, przez co konkurencja w laserach jest najsilniejsza. Ale wszystko jest możliwe, bo laser to najmniej przewidywalna klasa olimpijska i Kacper będzie walczył o najwyższe pozycje. Celuję w top 8, więc każdy wynik, który będzie poniżej tego, będzie mnie raczej rozczarowywał. Lecz trzeba być dobrej myśli, jestem na dobrej drodze, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest ich siódemka. Polscy żeglarze na Igrzyskach w Rio. Powodzenia. Ty oczywiście nie odpowiadaj, ale na twoje ręce, wszystkim polskim olimpijczykom. Naprawdę trzymajcie się i walczcie tam jak lwy. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie za nas kciuki. Igrzyska w Rio już za 2 tygodnie, a ja mam do Państwa gorącą prośbę. Kiedy będziemy oglądać relacje z występów polskich olimpijczyków we wszystkich dyscyplinach, bardzo proszę, zwróćcie uwagę na żeglarzy. Agnieszka, Irmina, Gosia, Piotrek, Łukasz, Paweł i Kacper to świetni sportowcy i znakomici żeglarze i dadzą z siebie wszystko. A co będzie? O tym porozmawiamy po Rio, to w końcu tylko sport. Ja tymczasem schodzę na wodę, bo na wodzie bez względu na pogodę żeglarze czują się najlepiej. Do zobaczenia i stopy wody pod kilem. Listen to the sound of the ocean below.